Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń do końca 12 sierpnia 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa o polubienie tego nagrania, zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu, i przechodzimy od razu do omówienia sytuacji na Ukrainie. Ostatnie dni to kolejne uderzenia lotnicze na terytorium Ukrainy. Wspomnieć należy przede wszystkim o nalocie z 7 sierpnia na Pokrowsk, kiedy to Rosjanie uderzyli 2 pociskami balistycznymi typu Iskander. Pierwszy spadł krótko po godzinie 19:00. Kolejny około 40 minut później. Było to celowe działanie ze strony rosyjskiej. Nie po raz pierwszy Rosjanie wykorzystywali właśnie 2 pociski z pewnym odstępem czasu pomiędzy uderzeniami, tak aby spowodować większe ofiary wśród służb prowadzących działania ratownicze. Niedługo później doszło do podobnego uderzenia w rejonie Zaporoża. Tam również wykorzystano 2 pociski. Drugi spadł kilkadziesiąt minut po pierwszym z podobnym skutkiem. W obu przypadkach celami rosyjskich uderzeń były hotele i ich okolice. Rosjanie zapewniają, że w obu przypadkach mieli informacje o tym, iż te budynki służyły jako miejsca koncentracji czy też spotkań ukraińskich żołnierzy, ukraińskich oficerów, natomiast nie przedstawiono na to ze strony rosyjskiej żadnych dowodów potwierdzających zasadność uderzenia na cel stricte cywilny. No w wypadku, gdyby rzeczywiście był on wykorzystywany przez wojsko strony przeciwnej, można by było mówić o uzasadnionym celu wojskowym, natomiast na to ze strony rosyjskiej nie mamy żadnego dowodu. W nocy z 11 na 12 sierpnia Rosjanie przeprowadzili uderzenie lotnicze z wykorzystaniem 10 bezzałogowców typu Shahed. Ukraińcy informowali o skutecznym zestrzeleniu 8 z nich. Ponadto tej samej nocy siły rosyjskie wystrzeliły 4 pociski typu Kinżał, jeden z nich zmierzał w kierunku ukraińskiej stolicy, pozostałe 3 atakowały cele na zachodniej Ukrainie, przede wszystkim rejon lotniska wojskowego na południe od Stanisławowa. Skuteczność tego uderzenia jest nieznana, natomiast zdjęcia, które opublikowano i które jakoby wskazywały na porażenie celów wojskowych, raczej tego nie udowadniały. Widać było na tym zdjęciu, na tych nagraniach porażenie obszaru rolniczego w rejonie na południe od Stanisławowa. Nie był to więc rejon samego lotniska wojskowego w pobliżu. Nie należy jednak odrzucać wersji, w której Rosjanie rzeczywiście skutecznie porazili rejon czy też instalację, infrastrukturę któregoś z ukraińskich lotnisk na zachodniej Ukrainie. Po raz kolejny ukraińskie drony pojawiły się w rejonie Moskwy. W tych jednak przypadkach rosyjska obrona przeciwlotnicza okazała się prawdopodobnie skuteczna i wszystkie ukraińskie bezzałogowce, które dotarły nad rosyjską stolicę, zostały zestrzelone bądź też przy użyciu systemów walki radioelektronicznej przejęto nad nimi kontrolę. Interesujące również jest to, że wczesnym popołudniem 9 sierpnia doszło do potężnej eksplozji w zagorskich zakładach optyczno-mechanicznych w mieście Siergijew-Posad, około 70 km na północny wschód od Moskwy. W zakładach tych produkowano zarówno noktowizory, a także dzienne i nocne przyrządy obserwacyjne i celownicze do czołgów i innych pojazdów opancerzonych. Jednakże prawdopodobnie w rejonie tych zakładów, czy w niektórych magazynach, magazynowano również amunicję. Doszło więc albo do jakiegoś błędu technicznego, niefrasobliwości, czy w efekcie ogólnego bałaganu po prostu doszło do eksplozji zgromadzonej tam amunicji. Natomiast scenariusz, w którym ten rejon został zaatakowany z wykorzystaniem, czy to bezzałogowców ze strony ukraińskiej, na ten moment nie jest scenariuszem wysoce prawdopodobnym, gdyż nie mamy żadnych materiałów filmowych bądź też zdjęciowych potwierdzających ukraiński udział w tej eksplozji. Sami Rosjanie informują, że doszło do błędu ludzkiego, a firma odpowiedzialna za doprowadzenie do tej eksplozji zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Niemniej w wyniku tej eksplozji rannych zostało ponad 50 osób, prawdopodobnie pojawiły się również ofiary śmiertelne, a zabudowania samych zakładów zostały nie tylko uszkodzone, ale wręcz zniszczone. I wreszcie 12 sierpnia Ukraińcy przeprowadzili uderzenie w rejonie Mostu Krymskiego, jak zapewnia strona rosyjska, z wykorzystaniem jednego bądź dwóch pocisków przeciwlotniczych z systemów S-200 wystrzelonych w trybie awaryjnym ziemia-ziemia. Niemal na pewno to uderzenie ukraińskie zakończyło się niepowodzeniem. Rosyjska obrona przeciwlotnicza zdołała przechwycić nadlatujące pociski. Do pierwszego uderzenia doszło około godziny 12:13 czasu lokalnego. Kolejne miało miejsce około godziny 16:00, jak zapewnia strona rosyjska. W obu przypadkach Rosjanie informowali o zestrzeleniu nadlatujących obiektów. Do tego sam rejon mostu, jak i most został zadymiony, tak aby utrudnić działanie strony ukraińskiej, a zdjęcia, które opublikowano już po odparciu tego uderzenia, wskazują na to, iż infrastruktura mostu, sam most nie został uszkodzony, a tym bardziej zniszczony. Zresztą niedługo po pierwszym ataku ruch na Moście Krymskim został przywrócony. I to tyle, jeżeli chodzi o działania lotnicze obu stron. Przechodzimy więc do omówienia sytuacji na linii frontu. W przeciwieństwie do wielu ostatnich raportów z południowo-zachodniej Ukrainy, a więc z rejonu ujścia Dniepru, nie będę mówił, iż sytuacja jest tutaj w pełni ustabilizowana i nie mamy stąd znaczących raportów. Wręcz przeciwnie, kilka dni temu doszło do kolejnego lądowania ukraińskich sił specjalnych, z tym, że to lądowanie nie miało miejsca już na wyspach u ujścia Dniepru, czy też w rejonie miejscowości Dacze w pobliżu mostu Antanowskiego, a nieco dalej na północ, na północny wschód w kierunku Nowej Kachówki. Kilka dni temu grupa ukraińskich żołnierzy sił specjalnych przekroczyła linię Dniepru i zdobyła przyczółek w pobliżu osady miejscowości Obozy Kozackie. Ta informacja długo umykała komentatorom i analitykom wojny na Ukrainie, gdyż jedna i druga strona niespecjalnie przykładała wagę do tego wydarzenia i też niespecjalnie je komentowała. Natomiast niedługo później pojawiły się ze strony rosyjskiej informacje o najpierw odparciu ukraińskiej próby desantu na lewym brzegu Dniepru, później pojawiły się informacje o wzięciu ukraińskich jeńców przez tak zwaną grupę majora Tomowa, grupę zwiadowców rosyjskich, którzy prowadzili działania w tym rejonie, ale sytuacja dosyć szybko eskalowała. Następnie pojawiły się informacje ze strony rosyjskiej o tym, że ta grupa Tomowa wpadła w ukraińską zasadzkę i kilkunastu żołnierzy wchodzących w skład tej jednostki zaginęło. Następnie ze strony ukraińskiej pojawiły się nagrania i zdjęcia potwierdzające wzięcie do niewoli kilku rosyjskich żołnierzy, prawdopodobnie właśnie w rejonie miejscowości Obozy Kozackie. A Rosjanie poinformowali o tym, że utracili około 25 żołnierzy, w tym 3 oficerów, na skutek właśnie działania ukraińskich sił specjalnych w rejonie miejscowości Obozy Kozackie. Ukraińcy zabezpieczyli więc małe wysepki bezpośrednio na północ od miejscowości, a więc ten rejon pomiędzy Dnieprem a rzeką Konka, i wylądowali już na drugim brzegu Konki. Nie do końca jasne jest to, czy to lądowanie miało na celu jedynie wzięcie do niewoli jakiejś określonej grupy rosyjskich żołnierzy, rozbicie jakiejś rosyjskiej jednostki, powodowanie zamieszania i chaosu na terenie kontrolowanym przez Rosjan, czy też było przygotowaniem do jakichś bardziej znaczących działań. Prawdopodobnie Ukraińcy nadal utrzymują niewielki przyczółek w pobliżu miejscowości obozy kozackie, być może nawet kontrolują część zabudowań tej miejscowości, nie mamy jednak na to jakiegoś wiarygodnego potwierdzenia. Jest to jednak kolejna ukraińska operacja w rejonie Dniepru, na jego lewym brzegu, gdzie z wykorzystaniem małych, mobilnych jednostek specjalnych Ukraińcy zapuszczają się na teren kontrolowany przez Rosjan na rosyjskim zapleczu. Powoduje to rzeczywiście chaos w rosyjskich szeregach, rozbijane są niektóre niewielkie rosyjskie garnizony. Do tego Ukraińcy prowadzą działania dywersyjne, sabotażowe, organizują zasadzki na rosyjskie transporty. Tu w tej sytuacji również pojawiły się informacje o zasadce na drogach w pobliżu tejże wsi, ale nadal nie są to działania, które prowadziłyby do możliwości wyciągania daleko idących wniosków w postaci prawdopodobieństwa szybkiej, dużej operacji desantowej ze strony ukraińskiej. Po pierwsze, Ukraińcy na własnym brzegu Dniepru nie posiadają sił, które byłyby wystarczające do przeprowadzenia tego typu operacji i to jest z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia jej chyba najważniejsze, a po drugie ten teren nadal nie jest do końca sprzyjający prowadzeniu dużej operacji desantowej. Dniepr jest rzeką niezwykle szeroką i sama operacja desantowa byłaby niezwykle dużym ryzykiem dla strony ukraińskiej. Tego scenariusza nie należy całkowicie odrzucać, natomiast moim zdaniem w chwili obecnej nie jest on wysoce prawdopodobny. Te ukraińskie działania w jakimś stopniu jednak angażują rosyjskie rezerwy. Rosjanie muszą mieć na uwadze możliwości ukraińskiego działania na lewym brzegu rzeki, stąd też nie do końca byli w stanie przerzucić wszystkie jednostki z tego rejonu na zagrożone Zaporoże, gdzie trwają rzeczywiste ukraińskie działania ofensywne, tudzież zaczepne, tak aby posiadać rezerwy celem odpierania ewentualnych ukraińskich rajdów. I samo to może być podstawowym celem strony ukraińskiej. Mylenie przeciwnika, wprowadzenie chaosu, angażowanie jego rezerw, zadawanie szybkich ciosów i następnie odskakiwanie w kierunku własnych pozycji na prawym brzegu rzeki. Przesuwając się w kierunku wschodnim, wspomnieć należy o tym, że po raz kolejny Ukraińcy porazili dwa mosty drogowe wychodzące z Krymu w kierunku obwodu hersońskiego i dalej zaporowskiego. Pierwszy w Czönharze, drugi w rejonie Heniczeska. Ten pierwszy został dosyć poważnie uszkodzony w wyniku wykorzystania francuskich odpowiedników pocisków dalekiego zasięgu Storm Shadow. Most w Heniczesku, również ostrzelany tymi pociskami, został jednak uszkodzony w stopniu nieznacznym. Rosjanie ze względu na konieczność wykorzystywania tych rejonów do przepraw, przerzucania własnych pojazdów w kierunku obwodu hersońskiego i zaporowskiego, to są główne trasy zaopatrzeniowe, logistyczne dla rosyjskiej armii, w pobliżu tych uszkodzonych mostów przygotowali przeprawy pontonowe. Możemy więc przesunąć się w kierunku linii frontu na Zaporożu. Pierwszy aktywny odcinek frontu w rejonie Piatych Atak i Żerebianek, tu ograniczone ukraińskie działania na północ od wspomnianych Żerebianek i ograniczone ukraińskie sukcesy w próbie natarcia w kierunku na Łuchowę, tak aby obchodzić kontrolowane przez Rosjan Żerebianki. Na ten moment nadal Ukraińcy nie byli w stanie odnieść tutaj znaczącego sukcesu i przełamać rosyjskich pozycji obronnych. Nadal więc w tym rejonie Ukraińcy nie wyszli z rosyjskich pozycji przesłonowych i zostali zatrzymani bardzo szybko po wyjściu z własnych pozycji wyjściowych. Przemieszczamy się w takim razie na kierunek orechowski, gdzie działania cały czas koncentrują się w rejonie wsi Robotyne oraz Werbowe. Jeżeli chodzi o tę pierwszą wieś, to Ukraińcy rzeczywiście dotarli do północnych obrzeży Robotyne, co potwierdzają zdjęcia ukraińskich żołnierzy stojących przy znaku drogowym potwierdzającym podejście do granic administracyjnych tej miejscowości. Północna część Robotyne może więc znajdować się w szarej strefie, a nawet być już pod kontrolą ukraińską. Nie ma jednak mowy co do tego, by całe Robotyne zostało przez Ukraińców już wyzwolone. Przed samym natarciem na Robotynę Ukraińcy zabezpieczyli swoje skrzydła, a więc zarówno to w kierunku na miejscowość Kopani, a także to w rejonie na miejscowość Werbowe. Jednak ze względu na rosyjski kontratak właśnie na tym drugim kierunku część wcześniej wyzwolonych pozycji na zachód od Werbowe została ponownie zajęta przez Rosjan. Siłą rzeczy więc sytuacja na kierunku Robotyne nie uległa większym zmianom. Prawdą jest to, że Ukraińcy do tej miejscowości z całą pewnością podeszli. Być może kontrolują północną część czy też północne obrzeża Robotyne, ale tak jak powiedziałem, sama miejscowość w większości przynajmniej nadal pod kontrolą rosyjską. Na tym kierunku Ukraińcy nie odnieśli znaczącego sukcesu. Działania o ograniczonym charakterze trwały również w rejonie Nowopokrówki, tu jednak brak żadnych zmian terytorialnych. Przesuwamy się więc w kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o obszar na południe od Hulajpola, to stąd nie mamy żadnych informacji o aktywności strony ukraińskiej oraz rosyjskiej. Docieramy więc już do obwodu donieckiego, gdzie cały czas walki trwają na południe od Wełyki Nowosyłki i patrząc od kierunku zachodniego jeszcze na terenie obwodu zaporowskiego, ukraińskie próby przebicia się przez rosyjskie pozycje obronne na kierunku Pryłutne, Stepowe zakończyły się niepowodzeniami. Na kierunku wschodnim podobna sytuacja w rejonie Nowodoneckie, stąd jednak nie było informacji o rzeczywistych ukraińskich atakach, więc po prostu sytuacja nie uległa tutaj zmianie. Inaczej rzecz ma się na kierunku centralnym. Po tym jak kilkanaście dni temu Ukraińcy zabezpieczyli Staromajorskie, kontynuowali przez ostatnie dni działania na kierunku sąsiedniej wsi Urożajne, atakując zarówno z północy wzdłuż drogi T-0518, jak i przez rzekę Mokre Jary ze strony Staromajorskiej. W efekcie tych działań Ukraińcy ostatecznie do Urożajne wkroczyli, odparli wszystkie rosyjskie próby kontrataku, dotarli do centrum Urożajne, a informacje, które pochodzą ze strony zarówno rosyjskiej, jak i ukraińskiej, chociaż z nieoficjalnych kanałów, z 12 sierpnia sugerują, iż samo Urożajne dostało się pod ukraińską kontrolę. Przy czym ja osobiście zakładam, że to, co Ukraińcy byli w stanie uzyskać i to, co jest względnie potwierdzone, to zabezpieczenie centrum wsi i zmuszenie Rosjan do wycofania się do południowych rogatek miejscowości, do południowego krańca Urożajne, które nadal jest pod kontrolą prawdopodobnie rosyjską. Oznacza to jednak, że samo Urożajne jako takie zostaje przez Ukraińców wyzwolone i zabezpieczone zostanie w ciągu najprawdopodobniej najbliższych kilku dni. Miejscowość została bardzo poważnie zniszczona, wręcz zrujnowana w wyniku tych kilkunastodniowych ciężkich walk o zabudowania. Większość zabudowań miejscowości została doszczętnie zniszczona, więc Ukraińcy odzyskują wieś, właściwie jej ruiny. To zniszczenie zabudowań uniemożliwiało właściwie Rosjanom kontynuowanie skutecznej obrony. Do tego jeszcze utrata wcześniej Staromajorskiej i umożliwienie stronie ukraińskiej atakowania z dwóch kierunków nie była dla strony rosyjskiej najlepszą sytuacją. Więc ostatecznie elementy dwóch ukraińskich brygad, a więc 35. i 38. Brygady Piechoty Morskiej doprowadziły do przebicia się przez rosyjskie pozycje i zabezpieczenia przynajmniej połowy Urożajne. W ciągu najbliższych kilku dni, jak wspomniałem, miejscowość powinna zostać w zupełności wyzwolona. Efektem tego będzie otwarcie możliwości dalszego natarcia w kierunku Staromłynówki wzdłuż dwóch dróg biegnących na wschodnim i zachodnim brzegu rzeki Mokre Jary. Zanim jednak Ukraińcy do Staromłynówki dotrą, będą musieli wcześniej zabezpieczyć miejscowość Zawitne i prawdopodobnie Woładne. Zanim jednak to uda mi się osiągnąć, niezbędne może być wcześniejsze zabezpieczenie Pryłutne, dotarcie do Remiwki, tak aby zabezpieczyć zachodnie skrzydło natarcia na Staromłynówkę. Nadal nie są to jednak rosyjskie pozycje główne, nie jest to pierwsza rosyjska linia obrony na tym kierunku, ta biegnie dopiero na południe od Liubimówki, a więc nadal Ukraińcom zostało kilka kilometrów do pokonania, kilka kilometrów pozycji przesłonowych, zaminowanych, przygotowanych w jakimś stopniu przez Rosjan do obrony przed możliwością przełamywania rosyjskiej pozycji głównej, która rzeczywiście na tym kierunku jest tylko jedna, ale po raz kolejny zwracam uwagę na to, że ten kierunek jest z punktu widzenia ukraińskiego mało perspektywiczny. Jeżeli oddalimy sobie widok, to widzimy wyraźnie, że brak jest znaczących, istotnych dróg komunikacyjnych w kierunku na takie miasta jak Berdiańsk czy Mariupol z tego rejonu. Dużo inaczej sytuacja miałaby się, gdyby Ukraińcy nacierali na Połochy, lub też dużo inaczej sytuacja ma się w rejonie Orechowa, gdzie mamy drogi utwardzone w kierunku na Tokmak, dalej na Melitopol, a także z kierunku Kamiańskiej na Wasyliwkę, również na Melitopol. A z punktu widzenia logistyki, możliwości zaopatrywania własnych wojsk, utrzymywanie, zabezpieczenie utwardzonych dróg będzie miało kluczowe znaczenie. Przypomnę, że brak zabezpieczenia dróg miało kolosalne znaczenie dla rosyjskiej ofensywy z zimy i wiosny ubiegłego roku. Faktem jest więc to, że Ukraińcy osiągają pewne sukcesy na południu, ale są to sukcesy w wymiarze lokalnym, czysto taktycznym. Nie ma tutaj mowy o przełamywaniu rosyjskich pozycji obronnych, o jakichś znaczących sukcesach, o wdzieraniu się na rosyjskie tyły, docieraniu do pierwszej linii obrony, a tym bardziej o jej przełamywaniu. Nic takiego nie miało i nie ma jeszcze miejsca. Natomiast z punktu widzenia ukraińskiego nie o sukcesy terytorialne chodzi. To, co jest najistotniejsze tak naprawdę dla obu stron, to ścieranie czy też mielenie potencjału przeciwnika. Te przeciągające się ciężkie walki na południu, zarówno na terenie obwodu zaporowskiego, jak i donieckiego, prowadzą do rzeczywistych strat po obu stronach. Strat zarówno w wymiarze siły żywej, zabitych żołnierzy, żołnierzy wyłączonych z walki w wyniku ciężkich obrażeń, jak i w sprzęcie, czołgach, transporterach opancerzonych, czy w artylerii, systemach walki radioelektronicznej. Ukraińcy prawdopodobnie zakładają, że te straty, które ponoszą na południu, są akceptowalne z punktu widzenia korzyści, a tą korzyścią nie są sukcesy terytorialne, tylko bardzo poważne ograniczanie rosyjskiego potencjału obronnego i zadanie tak znacznych strat siłom rosyjskim, że te nie będą miały potencjału do kontynuowania skutecznej obrony na linii głównej. Innymi słowy, Ukraińcy prawdopodobnie zakładają, że Rosjanie tak poważnie zaangażowali się w obronę na pozycjach przesłonowych i ponieśli tam już w chwili obecnej tak wysokie straty, zwłaszcza w artylerii, w systemach walki radioelektronicznej, a także poważne straty w jednostkach liniowych zaangażowanych w obronie, że nie starczy im sił, zabraknie im po prostu potencjału do obrony na pozycjach głównych, przez które Ukraińcy będą mogli dużo szybciej się przebić. I rzeczywiście Rosjanie ponoszą bardzo wysokie straty, zwłaszcza w artylerii, co jest potwierdzone materiałem zdjęciowym i filmowym. I Rosjanom może braknąć sił bez ruszenia odwodów rzędu strategicznego, które też już przecież częściowo są zaangażowane na niektórych kierunkach, zwłaszcza na północy, w rejonie Swatowa czy Kreminny, i strona rosyjska nie ma na południu już zbyt wielu sił, które nie są w jakiejś formie już zaangażowane w walki. Po stronie rosyjskiej może więc pojawić się efekt krótkiej kołdry. Będą zmuszeni do przesuwania jednostek z innych kierunków, spod Bachmutu, z Chersońszczyzny już nie za bardzo jest skąd, tam też muszą trzymać pewne rezerwy do zabezpieczenia lewego brzegu rzeki, o czym mówiłem wcześniej. Na północnym wschodzie te jednostki, które stanowiły odwody, weszły do działań zaczepnych, tak aby zmusić Ukraińców do zaangażowania części własnych rezerw. Oznacza to więc, że te rosyjskie jednostki są też zaangażowane w walki. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że Ukraińcy też ponosili w wyniku tych działań straty. W sprzęcie, w ludziach. Część jednostek została bardzo poważnie osłabiona i została zrotowana, czy też ich działania zostały ograniczone w wyniku strat. Ci żołnierze są przemęczeni 2 miesiącami nieustannych działań bojowych. Potrzebowaliby więc jakiejś przerwy operacyjnej, ale Ukraińcy nie mogą sobie na to pozwolić, bo okienko do uzyskania sukcesu po prostu jest bardzo krótkie ze względu na zbliżającą się jesień i zmianę pogody, co utrudni dalsze działania ofensywne. Innymi słowy, pomimo tego, że Ukraińcy prawdopodobnie zadali bardzo wysokie straty Rosjanom i być może rzeczywiście niedługo dotrą do pierwszej linii obrony, być może nawet ją przełamią, to może im nie starczyć potencjału do tego, aby ten sukces wyzyskać, aby ten sukces dalej eksploatować poprzez działania o charakterze manewrowym na głębokim zapleczu obecnej linii frontu. Nadal jednak sytuacja jest bardzo dynamiczna, działania bojowe obu stron trwają i nadal niemal każdy scenariusz rozwiązania na południu jest jeszcze możliwy. Pozwala nam to więc przesunąć się dalej w kierunku wschodnim. Z rejonu Wuchłedaru mamy informacje o bardzo ograniczonych działaniach zaczepnych strony ukraińskiej, które doprowadziły do ograniczonych postępów zabezpieczenia podejścia do Wuchłedaru, czy też zabezpieczenia właściwie podejścia do Pawliwki. Nie są to jednak sukcesy mające większe znaczenie na tym kierunku. Przesuwamy się w takim razie w rejon Doniecka. Cały czas walki trwają o Marinkę, a także w rejonie Krasnogorivki. Inicjatywa należy tutaj do strony rosyjskiej, ale nie jest jej efektem uzyskiwania jakichkolwiek sukcesów przez stronę rosyjską. Z rejonu Avdiivki dociera do nas coraz mniej informacji. Prawdopodobnie walki w tym rejonie nieco osłabły. Jedna i druga strona patrzy na Avdiivkę jako na kierunek o co najmniej trzeciorzędnym znaczeniu. Przesuwamy się w takim razie na kierunek bachmucki, gdzie nadal to Ukraińcy prowadzą działania ofensywne, natomiast w ich wyniku nie doszło do przełamania rosyjskich pozycji obronnych, zarówno na północnym, jak i na południowym skrzydle Bachmutu. Jeżeli chodzi o południe, to tutaj Ukraińcy nie byli w stanie wkroczyć, zabezpieczyć Kliszczejówki, Andriiwki, a tym bardziej Kurdiumiwki. W wyniku serii rosyjskich kontrataków Rosjanie ponownie wkroczyli do Kliszczejówki, która w większości nadal znajduje się w szarej strefie, natomiast Rosjanie stacjonują w jakiejś ograniczonej formie na terenie tej miejscowości. Andriiwka w szarej strefie, prawdopodobnie poza czyjąkolwiek kontrolą, Kurdiumiwka nadal pod kontrolą rosyjską. Jeżeli chodzi o północne skrzydło Bachmutu, to tu również kontratakowali Rosjanie i w wyniku tych działań wypchnęli wojska ukraińskie, które podeszły już do pierwszych zabudowań tej miejscowości, zmuszając Ukraińców do wycofania się w kierunku zbiornika Berchiwskiego. Z rejonu Siewierska brak informacji o znaczących działaniach obu stron. Rosjanie jak zwykle atakowali w rejonie Spirnego, Biłochorivki, działania o charakterze pozycyjnym również w rejonie Rozdoliwki, Wesełe, stąd jednak brak informacji o jakichkolwiek zmianach terytorialnych. Przesuwamy się w takim razie na północny brzeg Dońca, gdzie bezspornie inicjatywa należy do strony rosyjskiej. Rosjanie atakują zarówno na zachód od Kreminny, na kierunku Torśkie, Zariczny, Terny, Jampoliwki bez jakichkolwiek sukcesów. Jeżeli zaś chodzi o sytuację na zachód od Swatowa, to tu Rosjanie cały czas utrzymują niewielki przyczółek na zachodnim brzegu Żerebca, a więc miejscowość Serchiwka. Nie udało im się jednak dalej kontynuować natarcia w kierunku zachodnim. Ukraińcy odzyskali większość wcześniej utraconych pozycji w tym rejonie. Jeżeli zaś idzie o sytuację na zachód od Kuzemiwki, to Nowosyliwka pod kontrolą rzeczywiście rosyjską, a więc ruiny właściwie tej miejscowości ostatecznie zostały po raz kolejny zajęte przez Rosjan, ale przypomnę, że ta miejscowość dosyć regularnie przechodzi z rąk do rąk. W tym rejonie zaangażowane są po stronie rosyjskiej elementy 27. Gwardyjskiej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych wraz z 1431 Zmotoryzowanym Pułkiem Strzelców. I wreszcie docieramy do odcinka kupiańskiego, skąd pochodziło wiele rewelacyjnych wręcz informacji powielanych przez media głównego nurtu o tym, że Rosjanie znajdują się blisko Kupiańska, że zaraz znajdą się w Kupiańsku, że Ukraińcy się z tego rejonu wycofują. Jest to dosyć spore pomieszanie z poplątaniem. Po pierwsze, Rosjanie rzeczywiście stacjonują około 7 km od Kupiańska. Problem w tym, że stacjonują tam już od ponad pół roku i nie udało im się tych 7 km jak do tej pory pokonać, pomimo intensywnych działań z własnej strony. Front tutaj po prostu właściwie stoi w miejscu. Po drugie, rzeczywiście Ukraińcy ewakuowali z tego rejonu około 50 miejscowości, ale ewakuowali ludność cywilną, a nie własnych żołnierzy. Ta ewakuacja ludności cywilnej została spowodowana tym, iż Rosjanie intensyfikują tutaj ostrzał artyleryjski, co prawdopodobnie ma na celu rozproszenie uwagi, rozproszenie ukraińskiej artylerii, która prowadzi tutaj ogień kontrbateryjny, a więc ten ostrzał ze strony rosyjskiej ma ograniczyć potencjał ukraińskiej artylerii, która musiałaby zabezpieczać dużo większy obszar z uwagi na rosyjskie ostrzały. Więc to jest główna przyczyna ewakuacji mieszkańców, a nie zagrożenie upadkiem tego obszaru w wyniku rosyjskiej operacji ofensywnej. Więc mieliśmy poplątanie po obu stronach. Zachodni dziennikarze, w tym polscy dziennikarze, odczytali ewakuację ludności cywilnej jako rychły upadek tego rejonu, zaś sami Rosjanie, którzy mocno podchwycili te informacje o ewakuacji, rozszerzyli ewakuację mieszkańców na ewakuację ukraińskiego wojska. To drugie nie miało miejsca, Ukraińcy z tego rejonu się nie wycofali, nadal kontrolują te miejscowości, nadal są w stanie odpierać rosyjskie ataki. Informacje o tym, iż Rosjanie wkroczyli do miejscowości Synkiwka, czy też nawet ją zdobyli, okazały się ostatecznie fałszywe. Rosjanie nie przedstawili żadnych dowodów potwierdzających zajęcie Synkiwki. Ukraińcy zaś informują o kontynuowaniu działań obronnych, więc ze względu na brak dowodów o zmianach terytorialnych próżno jest tutaj prowadzić jakiekolwiek zmiany na mapie. Nadal również te rosyjskie uderzenia na kierunku Synkiwki są dosyć ograniczone. Są to działania o charakterze lokalnym. Nie ma tutaj jakiejś dużej rosyjskiej operacji ofensywnej, nie ma zaangażowania tych 100 tysięcy żołnierzy, którzy jakoby stacjonują w tym rejonie i którzy stanowią rosyjski odwód strategiczny do wykorzystania ofensywnego. To są działania o bardzo ograniczonym charakterze, które stwarzają pewne zagrożenie dla strony ukraińskiej, podobnie jak działania w rejonie Kreminny i Swatowe, i to wszystko zmusiło Ukraińców do przerzucenia w ten rejon około 2 brygad, co moim zdaniem było głównym celem tych rosyjskich działań zaczepnych. Ogranicza to po prostu ukraiński potencjał na tych kierunkach, które z punktu widzenia rosyjskiego są ważniejsze, więc zwłaszcza na południu. Nie ma więc mowy o tym, iż ukraiński front w rejonie Kupiańska, Dworicznej ulega jakiemuś załamaniu. Wręcz przeciwnie, obserwujemy tutaj niezmiennie znaczącą, wręcz pełną stabilizację. I w tenże sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Jeżeli podobają się Państwu tworzone przeze mnie treści, to zachęcam do wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. Kolejne odcinki raportu z frontu, jak i wszystkie inne treści, które codziennie już pojawiają się na naszym kanale, powstają dzięki Państwa zaangażowaniu i Państwa wsparciu finansowemu. Za każde udzielone nam do tej pory wsparcie bardzo dziękuję, a tych z Państwa, którzy nie chcieliby nas wspierać finansowo, to proszę chociażby o to, aby polubić to nagranie, skomentować je i podzielić się nim ze znajomymi. Pomoże nam to budować zasięgi i docierać do kolejnych odbiorców. Niezależnie od Państwa decyzji, dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnego materiału i do usłyszenia już niedługo.